Ja widzę Korkiego, który dostaje kupę hajsu. Patrz na to, może kupę hajsu dostanie Damba. Jeszcze dwa ataki i Zamulek stanie martwy. Ten flash był zupełnie niepotrzebny. Jeden dobry teamfight, tak Aktina Pak już przegrywała dzisiaj i wygrała mimo wszystko. Zamulek! Czemu? Tak mało zawodników Aktiny Pakt, a tak wielu piratów rzuciło się do abortażu. Ci strzelca Damba. Ale Niku wyłapany również. Patrz co robi, Oran rzuca się na niego. Nie, na Korki jest zbyt solidny. Oddadzą inhibitor pod tym naporem, mam wrażenie. Chyba, że zawalczą. Wysek wyłapany. Widzimy jednak, że Makuk pada szybciej i Wysek bezlitośnie zamyka przeciwników. Oran próbuje kombinacji, lecz te cienia nie trafiają. Trafił go szlak, Variona trafi strzał. Padają kolejni zawodnicy. Będzie trzeci, będzie czwarty. Będzie koniec tej rozgrywki. I będą piraci w playoffach Ultraligi. Cześć, Ultraliga Playoffy, vlog. Witam. A gdzie wyjdziecie? Tutaj jestem ja, Maciek z klanu. Tu jest Hubert z Milionerów. Jest to pan Flash, influencer, coach, trener, sprzątaczka, menadżer. Jest tu pan Nosacz, który chujowo trzyma gardę, jak powiedzieli mu w komentarzach. I... Chodź tam. I chyba chcę właśnie teraz podtrzymać gardę, zaraz się napierdalami. Szwed to Szwed, Ziabla Pita. Dobra, kto gra Arama? Teraz chcę zagrać Sobok jak jeszcze tyle czasu. Ty zakipujesz tą grę. Siema. Słodnaty. Madam Majka. Co to gra? Odgadnij, kogo można by zaporczyć. Ale no, moje. Koszmar. Będzie śmiesznie. Dobra, wujcie, go nie ma toporcza. O. No tak, tu wave'y. Hubert, załatw poduszkę, proszę. No ja tam w szereg tylko dostałem info. No, będziemy malowani na ten. Charakteryzacja jakaś specjalna. No, okej, okay, dobra. Jest pompa! Jest pompa, gościu. Zrobię tak jak pakaj. Wygląda jakby mi bolało. Dobra, który drugi to podpisał? Ja. Sebastian. A to miało nie być krwi przecież. No to... A ty nie ma krwi. To nie jest krwi. To tego szramę. Jak on ma tutaj tak na te, będziesz tak szło tutaj, to by wychodziło. Jawes będzie trudnym przeciwnikiem, ten Kraken naprawdę się czai, żeby po prostu rozszarpać statek płynący do półfinałów, ale wydaje mi się, że piraci mają tutaj parę dział jeszcze ukrytych, żeby odpalić się w playoffach. Zabezpieczysz początkowe poziomy dla swojego botlane'u, oni przez nie w miarę środkowa aleja, Maguire, tutaj nie ma o czym mówić, to jest pierwsza krew na konto Butsu, ci goście w trzeciej minucie od razu atakują. Dopomnij, do boku zagrane, Blue 45, czemu tak nie uważasz, to jest zabójca na konto Pirate Sports, ale na pewno nie jedyny w tej walce, jeszcze do przodu leci Czaru, ten jednak nie posiada jeszcze swojego ultimate'a, ponieważ w tym momencie go zużył, w tym momencie ten się po prostu wyłączy, Niku z zegarkiem i chyba wiecie, dla kogo będą to zabójstwa, jednak bardzo mało zdrowia, punktów ze strony Pirate Sports, ci giną, Butsu jeszcze z ultimate'em, na dolnej ale dawaj się dopali, Ignite zrobił robotę. Będzie pod tego barona, bo 4 na 5 przeciwnicy nie mają wspierającego, który zapewnia wizję i popatrz, zaraz złapią się w pułapkę. Ale pytanie, czy aby na pewno, oj tak, zdecydowanie, jest Greku, jest Butsu, są wszystkie puzzle, nie jest w stanie w ogóle nic zrobić Pirate Sport, ściągnięci w głębinę oceanu. I wraz z nimi wtoczy się również pierwsze zwycięstwo, no to Aves. Potężnie się wtoczyli, to jest fakt, jak wielka żelazna kura tocząca się, żeby zniszczyć koło tylko spotka. Blue ponownie, czyżbyś miał upaść, 8 zgonów, to chyba wystarczająco i lody zostaną przełamane. Witamy was w finale, drodzy widzowie! Finale Ultraligi, w playoffach Ultraligi, co ja mówię? To już jest taka potęga, to już jest, panowie, ten moment, taka prawda. Ale Aves zwycięża pierwszą mapę w tym starciu, a pamiętajmy, że to jest Best of Five. Kurwa, ale to było tak, że... Kurwa, no to dostaliśmy, ale... 4-1 mogliście grać, bo... Znaczy, ale nie, właśnie jest problem taki, że... Kurwa, jak mamy takie piski, to nie możemy skarnę rodać, bo tak, my chcemy się bić na dłuższy Power Spike'a. Strasznie skupujemy Power Spike'i, mając QSS-a na Ezrealu i na Korki. Tak. I potem, jak był Z, kurwa, i Skarner,
to ja nie mogę iść na Sajda z TP-kiem, bo oni mnie, cały czas. Oni po prostu biegną na Predatorze. A z Olafem jakbyś był, to nie może kontestować? No, no, nie, bo ten, nie, bo ten Olaf to jest taki hit or miss, jak on kurwa super nie wyjdzie w early, to on potem spada. Znaczy, no, problem jest taki, że on wyszedł w early, tylko po prostu kwestia to była team compu, nie ma. W sensie my nie możemy zagrać coś takiego, jak może mamy Ezreal Korki i typy mają właśnie tak jak mówisz, Skarnera. Mają Skarnera i do tego oni, Caitlyn ma free matchup, a Caitlyn wejście jest o wiele lepsze od Eza. Nie, to jest raz. No na 6 itemach Caitlyn jest no najsilniejszy. Przecież co ja kurwa zrobię Caitlyn? No przecież do niej nawet nie podejdę, ty tak no, samo. No wiem, wiem, że jest silna, ale no był problem właśnie taki, że kurwa mieliśmy korki S versus Skarner, no i to QSS-y tam. No my zbanowaliśmy na trzecim piku? Sylasa. A czyli nie wiem, a my wolimy banować Sylasa. Nie, bo są dwie rzeczy, patrz, oni wzięli Caitlyn, bo zobaczyli Eza. My na drugiej tej fazie zamiast Nautilusa mogliśmy zbanować Caitlyn Kai'Sa, bo to są ale posłuchaj, to są najlepsi AD carry w Eza, którzy się dobrze skalują, plus my i tak kontrowaliśmy supporta, więc po co banować kurwa Nautilusa? Oni pikują Nautilusa, bierzemy Morgana i Karma idzie na topa. Mogli również tutaj próbować odwrócić, ale oczywiście to było obarczone zbyt dużym ryzykiem. W tym momencie Pirate Sport zabawił się z przeciwnikami ciuciu babkę i jeszcze Pirate Sport! To będzie z tego zabójstwo! Szczególnie, że tego wyska nie było na początku dużo na dolnej alei. Nie dostali tutaj tego wiele, ale teraz muszą się zagrać Defmark, który będzie po prostu pociągnie do śmierci. Kolejne zabójstwo, gubią się na mapie Aves. Uwolnić się z linii, chcesz jak najszybciej zdobywać kolejne obiekty na mapie, a to po prostu wychodzi. Mało tego, zobacz, ile tu jest obrażeń! Mi to wygląda jak na niezłe oblężenie. Mi to wygląda jak wzięcie wieży na środkowej, ale i o wiele wcześniej niż to miało miejsce w grze poprzedniej. Pirate Sport wie, kiedy i jak nacisnąć. Oj, zdecydowanie ta kompozycja piratów jest świetna, bo wykonujesz na bocznej alei albo na środkowej. Sebastian w play-offach, Sebastian na lanie, he's in the hole. Erko od Gangplanka. To jest potęga Caitlyn, to jest potęga kompozycji, którą operuje Pirate Sport. Lecą do przodu, w tym momencie będą wykrywali tych ostatnich zabójstw. Będą chcieli skończyć grę i to im się najprawdopodobniej uda. Pirate Sport, czego mogliśmy po nich oczekiwać? Na pewno zaskoczyli, biorąc pod uwagę, jakie wyniki wszyscy obstawili. Graliśmy w Yumi, Nautilusa i coś tam. No tak. Czy tak nie było? Co graliśmy w Yumi na ciebie? Kompletnie nie pamiętam. Tak też? Nie. To co, no my graliśmy, na graliśmy Nautilusa. Nautilusa, ty, Nautilusa. Że, a, Nautilusa, że z Yumi. Dobra, cicho, nie, na Yumi. Cicho. Bany mamy na 100% no, już. Jakie? No to nie są ban na 100%. Nie. Jest bo jak tam. Jest Yumi Open, to co robimy z Yumi? Tam Kent jest jedynie ok, ale to wygląda tak, że po prostu ja mam przyjmować na klatę. Co możemy wywalić i zbanować Yumi z tego draftu? No nie, bo co to jest? Ja na Talona, Akali jedynie. Ej, to nie możemy wtedy... Ale nie, nie możemy wtedy Alistara wziąć. Dobra, szybko, tak? Bo już... Jak widzimy Yumi, to od razu chcemy Alistara wziąć? Już nie, Terek, dobra. Nie, myślę, że jakiś... Panowie, raz jeszcze. Chodźcie, łapa. Ale z całej kurwy, dobra? Dobra. Jak krzyczę We Are i wszyscy krzyczą... A do góry ręka, czy w dół? W dół. We Are Pirates! Teraz ponownie będą musieli uważać na trochę agresji, ponieważ nadciąga wycek. Jedni by czarł, ale ten ultimate wykonają Kaskosa! Oj, w ścianę wbici zawodnicy Aves i muszą uciekać! Double kill na konto toplanera drużyny Pirate Sport. Dobry Gnar, jednak Bolszak za tobą poleci, łańcuchy nietrafione, Bolszak! Na co liczysz na zabójstwo, nadciąga wycek i ten można na pewno dobrą beczkę rzucić. Zobaczcie, wysaluje Butsu, jeżeli to się tylko uda, ale Butsu pod wieżą, który był w stanie przeżyć, świetna beczka wykonana! Jeszcze klatka od Blue 45! Jego ultimate będzie kluczowy, ale spójrz, co robi Caitlyn! Spójrz, co mega robi Gnar, Pirate Mega Gnar! Abordaż! W tym momencie został przeprowadzony! Całkowicie się zsypie Aves i nikt nie jest w stanie ich podtrzymać! Baron, to jest minimum najprawdopodobniej Damba i Szuka, on chce ustrzelić! Kończą tą grę! To będzie 2-1 dla Piratów, aby wrócić na pokład, a tam nikogo nie będzie! Nexus upada, 2-1 dla Piratów! Maszt postawiony, piraci, i trzeba wam przyznać, nie brakuje wam odwagi, udało wam się dwie mapy, ale jeszcze trzecia przed wami i czekamy z niecierpliwością na pewno na to, ponieważ to, co się dzieje w studiu pierwszego dnia playoffów, możemy zaliczyć pod lekko niespodziewane. I to są ci złożonych, teraz Katkus będzie miał problemy, chociaż jest Abyss odbojasz. Oj, zdecydowanie pomogą, ale zagrany ultimate, chyba się wpakowałeś w paszczel, bo jednak nie, zobaczcie, niby na plecach, oni mogą to robić, chcą walczyć, beczka rzucona, trenie na chwilę zatrzymane, ale przede wszystkim Greco odrzucony, zobaczcie, w tym momencie zabójstwo na konto Pirate Sport, ucieka Abyss, są całkowicie rozproszeni, Butsu próbuje pomóc, ale co może zrobić? Defmarkiem? Czy aby na pewno Butsu sam na trzech, sam na czterech, ucieka w popłochu, już dawno Bolszak się poddał. Nawet posiadasz trzy smoki, to było dla nich naprawdę coś. I wycyk łapany, nie powinien się tutaj w ogóle znaleźć, ale zagrana ta Zonia. Może jeszcze chwilę poczekać, nadciąganiku, ten z dobrą próbą na engage i ucieka rzeczywiście wysek, nadciąga jeszcze Kaskos, mogą zatrzymać przeciwników, mogą się z nimi bić, mogą walczyć, mogą próbować przejąć tę przewagę, ale Niku ściągnięty.
i pytanie, czy będziecie w stanie to kontynuować. Panowie, musi uważać teraz topienie drużyny niebieskiej. Jest zniszczona przynajmniej wieża i nikt nie upada. Co więcej, Butsu próbuje, ale Butsu nie jest w stanie. Bo inaczej nie wrócą do tego spotkania, jest dobry huk. Ale czy będą w stanie? To jest bardzo dobre pytanie. Bysyk niby mało punktów zdrowia, ale co to zmienia, skoro wieże po prostu padają, jak wykałaczki się palą. I teraz wejście ostateczne. Dobra, no i kończymy. Uwaga, uwaga. Po prostu pierwszy target. Odpalamy. Dobrze, panowie. Hey, dobra, mamy. Dobra. Tak. Kurwa. Pierwsza partia. EU Master z Zawiska! Kąteczki wszyscy. Ja. Głos sobie puszczę na tych, a mikrofon sobie puszczę na słuchawkę po prostu. No wow! Ale, a pomyślałeś... Nie ale żarówka ci to mówił, kurwa, przecież już 10 minut temu. No tak! No, mówisz, ja nie słyszałem nic o doucznych. Żebyś, kurwa, żeby podłączył sobie mikrofon, kurwa, z tych i ty... Tak, ja nie słyszałem nic o doucznych, no żał. Ja szanuję, jak się mieszał, to ja nawet bym tutaj nie był. Za niuchami by teraz. Ja byłbym za niuchami. Jak ja miałem D5, kurwa, hard, tak to Tomek, dobra, zagrajmy turniej, kurwa, razem. Kurwa, Bolszak, Niebieski, Bucu, Żarubu, ja z Żarubu na bocie. I tak to się wszystko zaczęło, no. Znaczy oglądałem to już. W sumie tylko to Sasuke, że tam walczy z Garą i tym. Kupione, za kupione. Pirackie. Za pirackie? Za pirackie, inwestują w rozwój graczy. No i git. Gier na Shorama znamy, czy to będzie IHG Smok, Wysek, odważnie. W samym środku Dragon Pitu, słuchaj, się przyda i to jeden dobry wystarczy, zobaczcie, Rybso za tego! To będzie Smok, Dragon to Pirate Sports, a walka może się jeszcze kontynuować w tym momencie. Dobra, ale ze stroną Blue 45, chodzi w to wszystko Niku, za plecami jednak póki stań i pierwsza krew na konto Kackosa, to będą dwa załysłane ich konto, ale Connective z dobrą teleportacją wcześniej, Wysek, Lamsley Spite pomoże mu przeżyć tak samo, jak jego midlanerowi, póki stań upadnie w tej sytuacji, gnar! Zagrany przez toplanera! Podoba mi się decyzja piratów, mają przewagę liczebną, nie szukamy walki, odpuszujemy, tak rywale są na cooldownie, spowolnimy ich push, ale jak na razie sami wpadli we własne sidła. I czy powinni w ogóle się tutaj znajdować? Niku, chyba nie masz aż tylu obrażeń, a jednak walczymy! Lamsley Spite zagrane, pojawi się tutaj być może zaraz dawaj, to mogą być zabójstwane go do Pirate Sports, oni mogą tutaj odwrócić całą rozgrywkę, jest dawaj, z dużą ilością obrażeń, koniec serii na jego konto i Rybson! Nie masz aż tylu, żeby się zająć przeciwnikami! Dwa trupy, trzeci na kontoniku, trzy zabójstwa. Ale Jarva, jako tank, ma dalej możliwość zestilowania tego barona. Zobaczcie, ile to było obrażeń. Niku jednak szuka dobrej flanki. Wycofajcie się, Pirate Sports. Czekajcie na swojego midlanera i na Kackosa w formie dużej. Wchodzi teraz Niku od flanki. Wchodzi dawaj, to może być pogrom. Mimo tego dobrego kataklizmu. Ile jednak zagrany, zobaczcie. To będzie wyczyszczona mapa ze strony Pirate Sports. Co chcecie zrobić za Illuminator Gaming? Ponieważ tylko tanka i tylko wspierającego do planera macie przy życiu. Ale patrz bazę, patrz bazę. Bo Pirate Sport kończy tę grę w fenomenalnym stylu! Pierwsza mapa i taki finish! Mamy bardzo dobre, mieliśmy bardzo dobre teamfighty i to wykorzystywaliście i to kolowaliście, także no spokojnie jeszcze. Nie, no ja wiem, jest jeden zero, ale jest problem, oni wjechali teraz na Champion Pool i to jest to, co ja mówiłem, że jeżeli my nas spamujemy, kurwa, ciągle Gragas, Jarvan, Eliza i to będzie zbanowane, to będziemy mieli potem problem z pikami, jeżeli nie otwieramy ale się na pliki. Ale super zagrałeś, to naprawdę. Nie zagrałem dobrej gry, ja nie jestem... Nie no, ale kurwa, miałeś trzy takie ulty, że... Naprawdę, Wysek, naprawdę, pamiętaj o tym, przecież, że kurwa. Ty nie musisz zabijać, zagrałeś naprawdę to, co mogłeś zagrać i to powinno się liczyć, powinieneś dalej tak samo grać. Oni zbanowali na trzecim, że my zbanowaliśmy... Zaje zbanowali. Oni zbanowali Eliz. Gragas, Zaja. W sensie, bo chodzi o to, że Karma nam... Możemy zagrać Caitlyn jeszcze i Karma nam bardzo przeszkadza. Okej, ile mam czasu jeszcze? To chcemy w takim razie co, first pick Sylas na przykład? Dobra. Nie. No, a Kali... Coś, co ma high tempo na midzie na first picku. I brasz Caitlyn Morgana na 1, 2, 3. Stefa można zabrać do tego też. Ale na first picku nie pikniemy tego. Ale w ogóle w tej grze... Wysek, ale no spokojnie. No bo... Dzięki. No, kurwa, no nie jak zwierzę.
Dokładnie. Jesteśmy cywili za winni. Rączki. Dobra, panowie. Dobra, czyli jak z tym rozumiem? Zmieniamy bana, czy nie? Nic, jak tak no. Chcemy zrobić. No, tak, mamy minutę. Dobra, jeszcze mocno. We are Pirates! W obecnej formie i zobaczcie, póki stały wchodzi w tym momencie ostatnia całkowicie niezbawieńcza walka na konto Pirate Sports i oni próbują, nawet Dabaj wyciągnął przeciwnego i Kerry śnie! Dabaj z kolejnym zabójstwem! Jeszcze mają Kerry zawodnicy Pirate Sports, mogą jeszcze poczekać, ale wchodzi Collective i miażdży przeciwników, Niku już bez Ultimate'a, plus 45 nie pomoże! To będzie koniec gry na konto Illuminar Game! Po jednym autoataku zawsze jest dobrze zadać, ale zobaczcie Niku, Niku ponownie od flanki i będzie szukał tych obrażeń! Zobaczcie tak naprawdę co się działo z Cookie Stylem, nic się nie działo, bo nie był w stanie, ale Collective! W samym środku teamfightu był w stanie tych obrażeń zadać niesamowicie dużo. Niku uciekł! Dwa trupy na konto Kaszelana! I to będzie koniec mapy trzeciej na Illuminar Gaming. I piraci ledwo dostali się do playoffów, ale do finałów już nie. Nie będzie U-Masters dla Wyska. Illuminar Gaming raz jeszcze jest po prostu IHG. I jednak ta piękna historia, to piękne wyzwanie, które piraci rzucali swoim przeciwnikom, musi dojść końca i właśnie w takim stylu 3-1. Oddają tą serię. Zachowali honor, zachowali twarz, ale nie zachowają zwycięstwa.